Wrócę, panie Rafale, troszkę do tematu, który pan poruszył niedawno, tworzenie nowej partii. Czy nie sądzi pan, że w zasadzie mnożenie tych światów, czy tworzenie partii jest troszeczkę przedwczesne, czy nie bardziej może powinno się nacisk kłaść na uaktywnienie społeczeństwa jako takiego, bardziej powiedziałbym uświadomienie właśnie tych młodszych pokoleń, czy starszych pokoleń i w jakiś sposób staranie się, żeby ta podczas wyborów albo przed wyborami, żeby jednak większa liczba osób bardziej aktywnie brała udział w życiu politycznym. To moim zdaniem nie wiązałoby się ze stworzeniem nowej partii, może stworzeniem instytutu, czy stworzeniem funduszu, czy stworzeniem ewentualnie grupy ponadpartyjnej, po to właśnie tylko, żeby jednak więcej osób wychodziło z domów, dyskutowało bardziej otwarcie i tworzyło coś w rodzaju struktury ponadpartyjnej, prawdziwie polskiej, prawdziwie patriotycznej. Jak pan się na to zapatruje? No, książka, o której tu było wspominane, w myśli nowoczesnego NDK, ja ostatnie dwa miesiące spędziłem jeżdżąc po Polsce z tą książką, że właśnie to jest, wczoraj chyba, wczoraj właściwie dopiero wróciłem do domu z tych jazd, więc rzecz dla mnie ważna, jest książką o tej drodze krzewienia, budzenia aktywności obywatelskiej, tworzenia rozmaitych organizacji oddolnych, w której rzeczywiście upatruję drogę do zmiany sytuacji polskiej. Ale oczywiście te dwie rzeczy nie są ze sobą sprzeczne, tak? bo aktywność obywateli to jest bardzo potężny żywioł, który trzeba obudzić i moim zdaniem decydujący w przyszłości, a bieżąca działalność partyjna, no to też jest rzecz ważna, bo każdy kolejny tydzień rządów Platformy Obywatelskiej to są konkretne spustoszenia, to są konkretne szkody, które Polska ponosi i gdzieś tam wiadomo, że każdy kielich w końcu, każde naczynie się może przepełnić kropla po kropli i tracimy regularnie, także im szybciej uda się tę ekipę od władzy odstawić, tym dla Polski lepiej. Więc rzeczy sprzeczne nie są, chociaż no, rzeczywiście też czasem obserwuję taką sekciarską mentalność, która mnie bardzo martwi, że jeśli pojawia się cokolwiek niezależnego, to od razu okrzykuje się, że to ma służyć rozbijaniu jedności prawicy. No, że to pewnie za tym stoi WSI, że po co, skoro już prawica jest, to już mamy organizację, to niech ona będzie, bo jak się pojawia jakakolwiek inna, to na pewno to rozbija jedność. Czyli jedność prawicy rozumiana jest tak, że ma być jedna organizacja, jedna partia, jeden prezes, prawda, i wszyscy mają być posłuszni. Otóż to jest droga do tego, żeby ta prawica zawsze była, tak jak teraz przez ostatnich 5 lat, w jakimś getcie, prawda, zamknięta w swoim żelaznym elektoracie i skupiona na mówieniu sobie, że tamci Polacy to nie są prawdziwi Polacy, bo tylko my jesteśmy prawdziwymi, wolnymi Polakami, a tamtych mamy w nosie, tamci się nie liczą. A droga właściwa to jest właśnie droga moim zdaniem odwrotna, czyli żeby było jak najwięcej na prawicy organizacji. Co do partii, no to tu już jest pewna różnica, tak? Bo każdy Polak może kupić wiele gazet, na przykład, dlatego może być wiele gazet prawicowych i niech ich będzie jak najwięcej, niech będzie, i uważam, że na pewno się odrodzi i niech będzie w sieci braci Karnowskich, które z dużym wystartowało przytupem, no trochę dzięki temu, że zbiegło się to właśnie z tą akcją niszczenia przez rząd Uważaka, i niech będzie Gazeta Polska, i niech będzie Gazeta Warszawska, i niech będzie Nasz Dziennik, i niech będzie jak najwięcej, bo każdy Polak może kupić gazet jak najwięcej. Każdy Polak może działać w różnych organizacjach, czy różne organizacje do niego mogą dotrzeć, więc też niech ich będzie jak najwięcej. Natomiast jak Polak idzie na wybory, no to ma tylko jeden głos. I tu jest prawda, pytanie o sens tworzenia, mnożenia partii politycznych, które mają się jakby w takie same cele. I odpowiedź moja na to pytanie jest taka. Tworzenie nowych partii politycznych ma sens, jeśli te partie obliczone są na znalezienie, poszerzenie elektoratu ogólnie prawicowego. No wiemy, że mamy elektorat patriotyczny w Polsce na poziomie 20-25% ludzi, których nie trzeba przekonywać, dla których Bóg, honor, ojczyzna to są ważne hasła,
którzy się w tym skupią i którzy zniosą nawet rozmaite niedogodności partii patriotycznej, prawicowej, tak jak to rozumieją, ale chcą, prawda, to jest dla nich najważniejsze. To jest wielki kapitał, ale to jest oczywiście za mało, żeby wygrać wybory. No więc jeżeli jest szansa stworzyć organizację, która porwie za sobą tych Polaków, dla których Bóg, honor, ojczyzna nie są czymś oczywistym, którzy się nie wychowali w tej tradycji, ale którzy mimo wszystko są ludźmi, których trzeba pozyskać, wychować. No, prawda, o tym, to, na tym polega ta akcja świadomości obywatelskiej. Trzeba z nich Polaków zrobić, trzeba im to uświadamiać. To tak, to wtedy to ma sens. Tworzenie partii, która jest w stanie zdobyć nowy elektorat i przyłączyć go do tego elektoratu, powiedzmy go pisowskiego, bo on jest w tej chwili opanowany przez Prawo, znaczy zagospodarowany przez Prawo i Sprawiedliwość, to jest rzecz, którą trzeba robić. Tworzenie partii, która ma na celu tylko dzielenie tego elektoratu, który już jest, prawda, i wynajdezienie tam sobie tych paru procencików, żeby sobie znaleźć miejsce w parlamencie czy w europarlamencie, jest w tym momencie działaniem ze szkodą, prawda? Dlatego inaczej wygląda sytuacja, jeśli się tworzy taka organizacja, no jak w tej chwili ten rodzący się Ruch Narodowy, czy czas jakiś temu tworzył się Kongres Nowej Prawicy, Partia Wolnościowa, która no nie może wyrosnąć, bo ma takiego przywódcę, jakiego ma, no Korwin, jaki jest, każdy widzi, prawda, on daje gwarancję nie wyjścia poza jakiś elektorat taki marginalny, prawda, który bardziej jest elektoratem protestu niż elektoratem liczącym na cokolwiek pozytywnego, ale to był, to prawda, zrodziła się jakaś organizacja, która może kiedyś wyrośnie, bo jeżeli wyrośnie, to ona wyrośnie czerpiąc z tych ludzi, którzy głosowali na Palikota, którzy głosowali na Platformę, a raczej nie zaczerpnie z elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no, tworzenie partii przez rozłamy właśnie po to, żeby gdzieś tam wyciągnąć trochę tego elektoratu patriotycznego przez dowadnianie, że my jesteśmy bardziej patriotystami niż ci, którzy w tej chwili przewodzą temu obozowi, to jest działalność szkodliwa. Więc takie kryterium stosuję w ocenie rozmaitych działań partyjnych, czy one są moim zdaniem pożyteczne, czy moim zdaniem niepożyteczne.